To jest mój rower. W tym roku go kupiłem na wyprawę specjalnie właściwie, bo mi się poprzedni rozsypał. Troszeczkę tam przygotowany pod wyprawę, usprawniony, jakieś dynamo dodane, tak dalej. No myślę, że przejechał mniej więcej tyle samo co ja w kartonie, czyli 3000 km samochodem i 3000 na kołach. Starałem się spać w namiocie, bo później jak zrobiło się już troszeczkę taniej, no to spałem czasem na kwaterach, no bo wiadomo, prysznic rowerzyście jest raz na jakiś czas niezbędny. Jakichś luksusów sobie na trasie nie zapewniałem, zawsze to było takie trochę suchego miejsca, dach nad głową po prostu. Wiadomo, w cieplejszych krajach było przyjemniej, no bo to słoneczko grzało i człowiek jakoś lepiej się czuł w tym namiocie. Troszkę zmarzłem, jeżeli chodzi o noclegi na Węgrzech. No i spałem nad Balatonem, więc tam też troszeczkę ten wiatr dawał po plecach. Zazwyczaj spotykam się z takimi opiniami właśnie bardzo pozytywnymi. Może niekoniecznie nazywają mnie wariatem, ale na pewno jakimś fanatykiem roweru, takim można powiedzieć. Mam, nie ukrywam, takiego freaka na temat roweru. Mam tych rowerów 4 i wciąż mi mało. Coraz częściej myślę o zakupie bądź nabyciu w jakikolwiek sposób kolejnego, żeby szybciej dalej może pojeździć troszeczkę, ale zawsze to taki klasyczny rower bez żadnych napędów elektrycznych może. Więc tak, z Polski pojechałem na Słowację z pewną obawą, bo trzeba było przeskoczyć góry, aczkolwiek nie było tak trudno. Na Słowacji spędziłem 2 dni, przeskoczyłem góry i później już miałem do samych Węgrzech praktycznie płaską drogę. W Węgrzech zatrzymałem się, zrobiłem taką krótszą trasę jednego dnia i zatrzymałem się w Budapeszcie. Nigdy nie byłem, więc chciałem troszeczkę pozwiedzać. Zwiedzałem go oczywiście na rowerze. Później pojechałem na Chorwację. Oczywiście mijając Balaton, wzdłuż całego Balatonu przejechałem. Spotkałem tam Anglika, który jeździł na takim małym składaku, też zwiedzał Węgry. Skoczyłem do Chorwacji, no i tam się dopiero zaczęła taka konkretna wyprawa, no bo zaczęły się te góry, których się obawiałem troszeczkę wcześniej. Długie podjazdy, krótkie zjazdy, szybkie, totalnie nieturystyczna Chorwacja. No ale gdzieś tam zawsze ten nocleg można było znaleźć. Później skoczyłem do samego wybrzeża. No i pojechałem wzdłuż wybrzeża do Czarnogóry. Wjeżdżając do Grecji poczułem taką ulgę. Tak coś ze mnie zeszło. Mówię, kurczę, jestem już, można powiedzieć, u siebie. Tak się poczułem. Naprawdę taką lekkość ducha. Mówię, o kurczę, zaraz pewnie jakiś rowerowy sklep złapię, coś tam, zrobię te zakupy, to czego mi brakuje. No i tak zrobiłem. No i przez Grecję jechałem różnie, bo były burze, były wiatry, było słońce. Naprawdę bardzo różnista pogoda, no ale de facto po kilku dniach dojechałem do tych Aten, przywitała mnie Polonia, przejęła tak jakby opiekę nade mną i tam już mogłem się zrelaksować po tej długiej jeździe i odpocząć troszeczkę, pozwiedzać. Starałem się jechać 8 godzin na rowerze, pokonywać mniej więcej 120 km każdego dnia, tak. Czasami wychodziło 160. Pierwszego dnia w ogóle, jak wyjechałem z Elbląga, zrobiłem 176 km. Największymi chwilami zwątpienia były chwile, kiedy jechałem pod wiatr. Słońce świeci, przyjemnie się jedzie i nagle dostaje się taki podmuch wiatru w twarz, który totalnie człowieka zatrzymuje. Wiadomo, te sakwy na rowerze robią z tego roweru taką powierzchnię, że robi się z niego mały żagiel. I dosłownie delikatny podmuch wiatru stwarza wrażenie, że człowiek jedzie pod górkę tak naprawdę, nawet jak jedzie z górki. Więc w tych takich momentach takiego silnego wiatru to miałem chwilę zwątpienia, miałem takie myśli, kurczę, zatrzymam się, złapię jakiegoś stopa, wrzucę samochód, rower na ciężarówkę, pojadę dalej, może będzie inaczej. No ale gdzieś tam z tyłu głowy się pojawiały myśli, że im więcej kilometrów, tym więcej złotówek, więc trzeba jechać. Paweł, ty jesteś pierwszy raz tutaj, tak? Tak, idziesz? Tak. Ja jechałem też na czuja troszeczkę. Cześć! Idziemy do domu Jagody. Cześć! Kto to Jaga? Kto to jest? Kto to? Paweł. Paweł Strażak sam. Cześć. Dzisiaj Jagoda mówiła, że to jest Paweł Strażak sam. Jagoda zrobiła medal dla Pawła. Który to był? Ten. No to możesz mu teraz wręczyć medal. No, co się mówi? Na głowę mi załóż. Co się mówi? Załóż Pawłowi na głowę. Co? Ale specjalnie dla Pawła, nie? Dziękuję. Ona dzisiaj od rana czekała, prawda, Jagódko? Chodź do kuchni, idziemy. Tam, tak? Na nogach, weź Pawła za rękę i go zaprowadź. Co Jagoda? Tak? Weźmy za rękę? Nie był jeszcze u Ciebie. To daj rączkę ten, ja będę niósł Cię, a Paweł Ci da palec. To było już na początku samej choroby. W pierwszym zachorowaniu Jagódka potrzebowała krwi. I zaczęłyśmy wśród rodziny, wśród znajomych szukać ludzi z taką samą grupą krwi. Wtedy to było 0RH+. No i dotarliśmy do naszego kuzyna Pawła, który pracuje z Pawłem, naszym tutaj kochem. No i nasz kuzyn przyjechał do szpitala i się okazało, że niestety nie może zostać dawcą. Miał tam jakieś chwilowe problemy. I wtedy wpadł na pomysł, że mówi, ja mam takiego kumpla u siebie i on też ma 0. No i jak powstał pomysł, no to Paweł od razu się zapakował na drugi dzień do samochodu z naszym tatą i przyjechał do kliniki. Także wtedy pojawił się tak symbolicznie. I to były takie strzały Pawła. Jak coś trzeba było, no to on wtedy przyjeżdżał i głównie właśnie chodziło o dawstwo. Szczerze mówiąc, szedłem do tego szpitala i spodziewałem się tam takiej totalnej masakry. Po prostu szpital dziecięcy, onkologia, masakra. Wszedłem, a tam dzieciaki na kroplówkach jeździły. Totalnie zupełnie zmienił obraz myślenia o tym, tak? O takiej chorobie. No i gdzieś tam Jagoda wtedy leżała w łóżku, no ale też uśmiechała się. Nie było to jakoś tak specjalnie obciążające moje serce. Więc gdzieś tam próbowałem nawiązać jakiś kontakt. Jakieś tam pierwsze uśmiechy się pojawiły, więc wiedziałem, że ten kontakt jest. No i tak zostałem. No. Pokażesz swój pokój, Jagoda? Koniecznie. Chodźmy się. Gdzie położyć? Ja tu torebkę na łóżku położę, okej? Okay? Jagódka, a w co ty lubisz się bawić? A masz jakąś lalkę ulubioną na przykład? Tam. Jala. A nie ma imienia? Nie ma. A ty jak masz na imię? Jestem Jagoda. I ile masz lat? Ile to jest? 4. A co ty będziesz teraz robić? Przyszła pani do ciebie. Ala. Uczyć. Uczyć się? No. Co te misie lubią jeść? Nie wiem. Wiesz? Miodek. No pewnie, że miodek. A gdzie one mogą pójść po miodek? Muszą iść do takiego domku, gdzie mieszkają pszczółki. Tak. A jak ten domek się nazywa? Uj. No, bardzo ładnie. Jagoda, popatrz na mnie. Popatrz. Ul. Ul. No. Słuchaj, mam dzisiaj misie. Wiesz nawet kogo wzięłam? Takie zwierzątko z długim, rudym ogonkiem. No, nie wiesz? To wiewiórka, tak. Wiewiórka dzisiaj będzie też chciała się nauczyć mówić, dobrze? Mhm. Super. Pani Ala Nowakowska jest logopedą i przychodzi do Jagody 2 razy w tygodniu na zajęcia. Uczą się mówić, ona przychodzi do nas już 1,5 roku. Tak, jest taka potrzeba i to nie jest jedyna logopedka, jaka do nas przychodzi, bo poza panią Alą przychodzi jeszcze do domu 2 neurologopedów i codziennie chodzimy z racji WWR-ów, czyli wczesnego wspomagania rozwoju, do przedszkola na 30-minutowe zajęcia też z neurologopedą. I tak inni mówią, że w przeciągu takich ostatnich 2-3 miesięcy to taka poprawa naprawdę diametralna nastąpiła. Ona zaczęła mówić wręcz pełnymi zdaniami, z tym, że mówi bardzo niewyraźnie, zniekształca słowa, zniekształca zdania i ma dużo takich językowych ubytków, ale większość już w tej chwili neurologopedów mówi, że to jest do nadrobienia, bo jeszcze rok temu to na przykład ona nie mówiła w ogóle, i wtedy były takie diagnozy jak alalia, afazja, takie już dużo gorsze. A okazuje się, że najprawdopodobniej chodzi o to, że ona była przez 2,5 roku izolowana w izolatkach, nie rozwijała się społecznie, język też się nie rozwijał, być może też gdzieś te emocje wszystkie były takie skrywane. Nie miała tego kontaktu z rówieśnikami, co jest dla dziecka w tym wieku takie istotne i mamy nadzieję, że to tylko to, więc jeżeli to tylko to, to jest to do nadrobienia, ale codziennie pracujemy, codziennie. Bo jest tak towarzyska, jest tak po prostu, ona idzie ulicą, to macha do dzieci, zaczepia wszystkich. Widać, że jej tego bardzo brakuje, nie? Myślę, że gdyby mogła pójść do przedszkola, to ten rozwój, ten proces nadrabiania tych braków pewnie byłby jeszcze szybszy, nie? Ona jest na etapie szczepień, ma obniżoną odporność i każda choroba wieku dziecięcego jest dla niej niebezpieczna jakby w swoich konsekwencjach. Na przykład taka ospa, no dla niej mogła być chorobą śmiertelną. Zwykłe dziecko 2 tygodnie będzie się drapało i gorączkowało, a powikłania ospy dla osoby z obniżoną odpornością, no to są niesamowite konsekwencje, więc no musimy ją w jakiś tam sposób chronić cały czas. Mówiła na przepisach jest to do partycypacji. Także dostaną obliczyć kawę herbatkę. Herbatkę, jeżeli mogę. Dobra, ja piłam. Znaczy wszystko zaczęło się tak spokojnie na początku, tak? Bo zauważyliśmy u Jagódki na głowie takie guzy, nie? Tak na pierwszy rzut oka można było to porównać jak ugryzienia komara, tak? Czy coś w tym rodzaju, tak? No i tam no, było jakieś tam chwilowe zastanowienie, co to jest i tak dalej. No zaczęliśmy to oglądać, no ale tam te guzki zaczęły się powiększać, zaczęło ich się w jednym tam miejscu robić więcej. No i mieliśmy lekarza akurat takiego rodzinnego, prywatnie akurat żeśmy do niego pojechali, bo tam zazwyczaj z jakimiś tam tematami, które wcześniej były z Filipem, naszym synem, zawsze do niego żeśmy jeździli i mieliśmy zaufanie do tego lekarza i pojechaliśmy do niego. No on do chwilę się temu przyglądał i widać było, że w pewnym sensie mieliśmy szczęście, tak? W tym całym nieszczęściu, bo okazało się, że on już widział wcześniej coś takiego. I praktycznie wychodząc od niego już wiedzieliśmy, że zaraz mamy się zgłosić do niego na oddział. I on będzie chciał zrobić dokładniejsze badania, będzie chciał wziąć wycinek z głowy, tak, będzie nacinał to, sprawdzał i badał rzeczywiście już mocno pod kątem raka. No na pewno szok wielki, bo to nikt się nie chce tego dowiedzieć, więc no, nic przyjemnego, nikomu nie polecam, tak, no trzeba się szybko jakby wziąć w garść, tak, i zacząć walczyć. Chemia trwała 5 miesięcy. Po tej chemii ona planowo weszła w remisję i to był 2012 rok i wtedy postawiono decyzję, że ona się nie kwalifikuje do przeszczepu, ponieważ osiągnęła remisję, ponieważ jest malutka, więc szła takim protokołem, który jeszcze zakładał, że jak skończy rok, czyli w lipcu w 2012, jeszcze miała około 3 tygodni radioterapii. Przeszłyśmy tą radioterapię i we wrześniu wróciłyśmy do domu. Dziecko dalej ważyło 6700, 13-miesięczne dziecko. Ona w styczniu ważyła 6800, jak miała 6 miesięcy, a jak wyszła ze szpitala ważyła 6700, jak miała 13. Potem właśnie miałyśmy taki ciężki okres z tym jedzeniem, trzeba było ją odżywiać właściwie. No i minęły 4 miesiące i w styczniu 2013 roku dostała wznowy. Przy punkcji lędźwiowej dostała wylewu do rdzenia kręgowego i sparaliżowało ją od pasa w dół. W ogóle się nie ruszała. Potem doszło nam jeszcze niedrożne jelito. Po prostu pod wpływem chemii, pod wpływem tego udaru, tego rdzenia kręgowego jelito stanęło, więc tam masakryczne rzeczy się z nią działy. No i tak leżała 6 czy 7 tygodni. Cały czas szła protokołem zaplanowanym, tak jak miało być, czyli dostawała chemię. Tych chemii były 2 rzuty i wiadomo było, że pojedzie w marcu do Poznania na przeszczep szpiku. No, to jakby kolejna rzecz, jaką się robi w takiej sytuacji. Mimo takiego stanu, w jakim była, czyli no dalej była jakby od pasa w dół sparaliżowana. Tam pojechałyśmy w marcu i w maju nastąpił pierwszy przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego, po którym nigdy nie osiągnęła 100% chimeryzmu. To jest takie badanie, które jakby określa w przypadku białaczek, na ile ten szpik się przyjął i na ile to rokuje. Jeżeli nie ma tego chimeryzmu 100%, to znaczy, że gdzieś pozostały jej komórki, no a w jej komórkach najprawdopodobniej nowotwór. W maju wróciłyśmy do domu, w czerwcu 2013 wróciłyśmy do domu i miała jeszcze 2 doszczepy, potem jesienią. No lekarze robili wszystko, żeby ten chimeryzm obudzić, ale się nie dało. I w styczniu, 3 styczeń, 3 rok, 2014 rok, ona dostała 3 wznowę. I wtedy już usłyszeliśmy, że jako tako protokołów leczenia ostrej białaczki szpikowej M5 to już więcej nie ma. Leczenie jakby się skończyło. Ale tutaj lekarze z Gdańska, doktorka Puścińska ściągnęła taką chemię ze Stanów, eksperymentalną, na bazie leku, który nazywał się Topotekan. No i powiedziano nam, że szanse są niewielkie, ale podano jej tą chemię. To też były dwa cykle. Ona oczywiście dała radę, jak zwykle, mimo że szanse miała niewielkie. I w marcu znowu pojechałyśmy na kolejny przeszczep szpiku do Poznania. I okazało się, że ten szpik przyjął się ładnie. I bodajże 3 czy 4 tygodnie po tym wyjeździe z Poznania coś zaczęło się dziać nie tak jak trzeba, czyli te wszystkie parametry krwi zaczęły spadać. No i wtedy lekarze już tacy byli, że no, w sumie to nastawieni dość negatywnie, no bo cokolwiek robią nie pomaga. Ale jeszcze pojawiła się jedna taka szansa, że pojechałyśmy do Poznania na kolejny doszczep. I ten doszczep odbył się w Dzień Matki, 26 maja 2014 roku. Ona po tym doszczepie przez tydzień gorączkowała, miała bóle i tam tak już było rzeczywiście z nią niedobrze, wręcz lekarze coś przypomkiwali o hospicjum i tak dalej. No ale wypisali nas do domu, dojechałyśmy tu do Gdyni, 2 dni później poszłyśmy na kontrolę do Gdańska i okazało się, że ten szpik podjął pracę. No i od tego czasu, to mija 17 miesięcy, powiedzmy, że Jagoda jest stabilna hematologicznie. Z tym, że na tym etapie teraz bardzo dają nam się we znaki te wszystkie powikłania, które nas spotkały w czasie tego leczenia, nie? Czyli głównie jest to niedowład kończyn dolnych, aczkolwiek ona chodzi coraz lepiej, to trzeba powiedzieć, dzięki codziennej fizykoterapii, bo fizykoterapeuta jest codziennie. Jeszcze rok temu nie mówiła w ogóle, teraz już mówi, buduje zdania, jest inteligentna, aczkolwiek terapia też jest cały czas potrzebna, bo ten język nie jest taki, jaki powinien być w przypadku 4,5-letniego dziecka. No, a poza tym mamy jeszcze duży problem z pęcherzem. Ona ma pęcherz neurogenny, czyli to jest pod wpływem tego wylewu do rdzenia mięśnie pęcherza zostały uszkodzone i pęcherz nie działa tak jak trzeba i to jest bardzo niebezpieczne dla nerek. Także no, na co dzień staramy się ogarniać wszelkie konsekwencje, jakie wyniknęły z tego leczenia, nie? Co by się nie działo, co złego teraz już jakby po tym wszystkim powtarzamy sobie, znaczy ja mówię często do żony, kochanie, ale ona żyje, tak? I to jest najważniejsze, tak? Wszystkie inne rzeczy, z wszystkim innym sobie poradzimy, tak? Najważniejsze, że jest z nami i żyje. Kto to? Pies. Pies? A jak się nazywa pies? As. As? No. Super. Masz tu kogoś... Usiądę sobie tutaj, co? Masz tu kogoś jeszcze? Ale super. Cyferki. No. A ty miałaś jeszcze taką lalę, jak wyjeżdżałaś. Jak ja wyjeżdżałem na rowerze, pamiętasz? Miałaś ze sobą taką lalę. Jak ona się nazywała? Albo misia miałaś ze sobą. I jak się miś nazywał? Nie wiesz. To może go jakoś nazwiemy, co? Pierwszy był pomysł wyjazdu, no bo to był pomysł już po poprzedniej wyprawie. No ale... tak mówię, kurczę, tyle kilometrów, może warto by było coś do tego dorzucić, nie? Jakiś cel. No i od razu pomyślałem o Jagodzie, bo wiadomo, zadzwoniłem do Beaty, Beata się troszkę bardziej orientuje w tych takich organizacjach charytatywnych, no i zaczęło się dziać, tak? I tak powstała ta cała akcja. Zaczęliśmy od założenia wydarzenia na Facebooku w porozumieniu z Pawłem. Opisaliśmy całą historię, kim jest Paweł, skąd się wziął, kim jest Jagódka. I tak sobie postanowiliśmy, że będziemy każdego dnia prawie coś tam dorzucać. No i takim bardzo fajnym pomysłem, w który zaangażowało się bardzo dużo naszych przyjaciół, rodzina plus, nawet prezydent Gdyni, było nagrywanie filmików wsparcia dla Jagódki. Bardzo fajne, bo nawet załapali się strażacy skąd? Z Bieszczad. Z Bieszczad. Cała grupa strażaków z Bieszczad nagrała dla Pawła wsparcie i też rzeczywiście tych filmików było chyba kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Dzięki temu udało nam się parę dodatkowych akcji zrobić, bo to na tyle daleko poszło w świat, że zgłosili się kolejni znajomi Pawła, którzy zorganizowali crossfit. Tak. Ludzie się pocili, męczyli i w ogóle dla Jagódki, dokonywali wpłaty dla Jagódki w zamian za to, że dostali po tyłku wycisk. Teraz zgłosiła się do mnie firma, która organizuje targi mody ślubnej w Elblągu, która też również zadedykowała, że wszystkie bilety wstępu przekaże na Jagodę. Teraz już w grudniu w Gdyni, 13 grudnia organizujemy kiermasz świąteczny, gdzie wszyscy wystawcy wpłacają pewną kwotę pieniędzy na konto Jagódki, w zamian za to mogą się wystawić ze swoimi rzeczami. No i ładnie. Taka prosta zabawa, co? Dużo firm zdeklarowało się, żeby płacić jakąś określoną kwotę za kilometr, który przejadę. Były też firmy, które wpłacały jednorazową kwotę, taką zdeklarowaną przez siebie. Ludzie też. Ludzie tak po prostu sami z siebie też wpłacali. Tak. Także no mówię, każdy jakąś tam cegiełeczkę dorzucił do tego, mniej więcej tyle tych form, ile ludzi było. I oni też w Grecji, w Patenach zrobili zbiórkę dla jagódki między sobą. W sklepach wisiały nasze plakaty, gdzie ludzie mogli wesprzeć. Byłeś również, Paweł, w szkole, prawda? Tak, w szkole byłem, taka prelekcja przed gimnazjalistami. Trochę tych spotkań, oczywiście wszystkie jak najbardziej miłe. Według naszych obliczeń z samej akcji Pawła, tylko i wyłącznie, myślę, że wpłynęło około 13 000. No średnio rehabilitacja, fizykoterapia i logopedia to jest koszt około 3 000 miesięcznie. Do tego w tym momencie mamy taką procedurę medyczną z Jagodą, że od 2 miesięcy co 3-4 godziny cewnikujemy ją. To jest cewnikowanie przerywane, wprowadza się cewnik, żeby opróżnić pęcherz. I Polska jest jednym z nielicznych krajów, które praktycznie chyba tylko Polska i Rumunia w Europie, w Unii nie ma refundacji najlepszych cewników, jakie są, hydrofilowych, które zapewniałyby jeszcze większą sterylność jagodzie. Gdybym ja chciała je kupić, to potrzebowałabym dodatkowych 3 000 miesięcznie tylko na same cewniki. Czyli tak jakby z 3 robi się już 6, ale taka podstawowa baza to jest około 3 000, żebym mogła tak jak do tej pory codziennie zapewnić jej fizykoterapię i neurologopedię. To znaczy ja się śmieję, że Paweł to już chyba jest taka rodzina. Naprawdę, bo gdzieś tam mówię, facet jest od 3,5 roku w naszym życiu, jak nie 4 już, i on cyklicznie gdzieś wraca i myślę, że jeżeli on tutaj się zadeklarował, że on za rok pojedzie, to on pojedzie na bank. Ale jesteś szczęśliwa dzisiaj, co? Jagódka, tyle osób do Ciebie przyszło, prawda? Jagoda, tak. Powiedz o medalu. Paweł dzisiaj musi w nim spać, nie? No, Paweł nie może go zdejmować teraz. Ja go wezmę do pracy i powieszę sobie nad łóżkiem. Albo na wozie strażackim. Na lusterku. No nie wiem, czemu on jest zbałowany. Zima idzie, on jest tematyczny, tak. No, on jest na zimę, na wiosnę będzie w przyszłym tygodniu. To co, Jagoda? Żegnamy się. Pionę przybij. Super! Co się mówi, jak ktoś odchodzi, Jagoda? Do widzenia albo cześć. Wyślesz całusa? Powiedz pa, całusa wyślij. Nie. Teraz już nie. No to tak. Widzę Cię u Jagody. Po owocnej wizycie wracam teraz do Elbląga, do siebie i... Kiedy się zobaczycie z Jagodą? Z Jagodą widzimy się na pewno 13 grudnia na Kiermaszu w Gdyni. No, a następnym razem pewnie gdzieś tam przy okazji kolejnej wyprawy. Coś takiego. Nie wiem, ja mam coś takiego w sobie, że jak mogę komuś pomóc, to staram się pomóc z całych sił. I myślę, że ta wyprawa też może już nie była taką typową wyprawą pojadę do Aten, pozwiedzam, tylko była taką... Zrobię coś dobrego dla tego małego człowieczka. Ja tak jakby mogę pomóc, a jej się na pewno ta pomoc przyda, więc myślę, że to tak bardziej z takiego poczucia niesienia dobra. Trzymam kciuki, Jagoda też trzymała za mnie kciuki, więc ja trzymam za Jagodę.